Historię 25-letniej stacji radiowej to jest temat na długą, wielogodzinną rozmowę. Leliwa, Leliwa, radio Leliwa, 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 radio Leliwa. Cofnijmy się 25 lat temu wstecz, czyli w zasadzie o jedno pokolenie. Nasza najmłodsza pracownica miała wtedy 4 lata, czyli zaczęła chodzić chyba do przedszkola, tak sądzę, bo jej nie pytałem. Początki radia to był rok 1991. Polska odzyskała wolność, rodził się nasz ten kapitalizm, tak jak było w ziemi obiecanej, wszyscy pamiętają te słowa, ja nie mam nic, ty nie masz nic, no to założymy sobie fabrykę. W takim można w jakimś sensie powiedzieć, że tak samo ja z moimi wspólnikami za niewielkie pieniądze, częściowo z kredytu, za sprzęt pożyczony, niektórym by było trudno uwierzyć, że do tego czasu nie było żadnych mediów prywatnych, stacji prywatnych, gazet prywatnych. Były tylko rozgłośnie Polskiego Radia i nic więcej. Ruszyły 3 prywatne stacje radiowe duże, RMF, Radio ZK i Radio SK. Te stacje uzyskały zgodę, troszkę można powiedzieć kuchennymi drzwiami, bo prawa wtedy nie było, które pozwalało na funkcjonowanie stacjom radiowym. Im dano, a już później innym nie. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać. Prywatne stacje radiowe zupełnie na dziko. Stacje radiowe nadają na określonych częstotliwościach. W eterze nie może być bałaganu, a wtedy tak było. Ktoś patrzył, o jest dziura w eterze, ja też sobie obliczyłem i wybraliśmy częstotliwość wtedy 66,44. W kraju już wtedy działało około 40. Nazywały się te stacje pirackie, czyli działające zupełnie bezprawnie, bez koncesji. W 1991 założyliśmy spółkę z o.o. Radio Leliwa, złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Łączności wtedy, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jeszcze nie było, no i czekaliśmy. Rozeszły się, można powiedzieć, po mieście wieści, że zakładam radio. Przyszli do mnie osoby, które no chyba miały tego bakcyla, jak się później okazało, radiowego. Byli to harcerze pewnej tu tarnobrzeskiej drużyny, stąd złośliwie, aczkolwiek chyba zgodnie z prawdą, w pierwszym okresie nazywano nas, tak jak mówiłem, pół żartem, pół serio, rozgłośnią harcerską. To był czas naszego harcerstwa. Pojechaliśmy na obóz na Mazury do Iławy, pod Iławę. I tam, szukając na skali, na radyjku jakiejś stacji, znaleźliśmy. Wydawałoby się, że to była komercyjna stacja. Okazało się, że to była najprawdopodobniej jakaś państwowa, aczkolwiek grała już tak w sposób nowoczesny. I zapragnęliśmy, żeby czemu nie powstało takie radio właśnie w Tarnobrzegu. Ponieważ byliśmy świeżo po lekturze filmu Więcej Czadu, wpadliśmy na pomysł, że a może by radio? Tylko pamiętajmy, że myśmy mieli wtedy po 17-18 lat, czyli byliśmy młodymi ludźmi. Z wybujałą, co prawda, fantazją, ale jednak młodymi ludźmi, więc możliwości również mieliśmy mocno ograniczone. No i nagle pojawił się pomysł, że może by porozmawiać z którymś z lokalnych biznesmenów. Pamiętam, wtedy to był Maciek Ląd i Jarek Baran. I zaczęliśmy szukać osoby, która mogłaby to jakoś stworzyć, udźwignąć, czy też sfinansować. Udaliśmy się do pana Barsznicy. I jakież było zaskoczenie nasze, kiedy powiedział, że właściwie to już jest za późno, bo właśnie się radio zaczyna tworzyć, ale bardzo chętnie by widział nas, żeby pomóc w organizacji tego radia. I tak dostaliśmy namiar na ówczesnego prezesa, zresztą do tej pory panującego, pana Bogusława Szweda. I w ten sposób trafiliśmy do budującego się radia, tak? Bo w momencie, kiedy tam przyszliśmy, to jeszcze nie było kompletnie puste, nie było nic jeszcze. Byli to ludzie, trudno to uwierzyć, w wieku 16, 20, ktoś już miał 24 lata, no to w tej ekipie można powiedzieć, że bez mała był staruszkiem, a ktoś już 28-letni, to
niektórzy z nich mówili mu per pan, tak jak na przykład Andrzejowi Wilgoszowi, który uczył nas języka radia. Przecież w Tarnobrzegu nie było radiowców, no bo skądżeż mogli być, może gdzieś tam by się znalazł jakiś emerytowany pracownik radiowęzła, czy Siarkopoluk, czy gdzieś, myśmy na takich nie trafili. Nie mając jakiegokolwiek doświadczenia radiowego, stwierdziliśmy, że ruszamy. To było w budynku na Niepodległości, którym jest dzisiaj kościół. I tam już zaczynało się Radio Leliwa, to było małe pomieszczenie na parterze. No starsi tarnobrzeżanie to pamiętają, młodsi pewnie nie. Wynajęliśmy jeden pokoik, który podzieliliśmy różnymi przepierzeniami, duży pokój, na parterze ówczesnego młodzieżowego domu kultury na Skalnej Górze, obok tak zwanego komina, gdzie dzisiaj to jest w zasadzie wieża kościoła zwieńczona krzyżem. W momencie, kiedy tam przyszliśmy, to pomieszczenie było kompletnie puste, nie było nic jeszcze. Więc zaczęliśmy od budowy ścianki działowej, która oddzielała studio od reżyserki. No i taki był początek. No. Jak wyglądało studio? Jedno pomieszczenie, nie wiem, ile ono mogło mieć, ze 30 metrów kwadratowych. 1/4 jakby tego pomieszczenia wybudowaliśmy drewnianą ściankę działową, przy której zamykaniu drzwi cała się ta ścianka trzęsła, pamiętam. Od wewnątrz wygłuszyliśmy, śmiesznie oczywiście, wytłoczkami na jajka. Kompletnie nie mieliśmy pojęcia, jak to wybudować, jak to zjeść. No wiedzieliśmy, że wytłoczki mają właściwości tłumiące, więc które wzięliśmy od kolegi Husa z lodziarni. Zbierał nam te wytłoczki przez dłuższy czas. No i później wszedł czas na wyklejanie. Niektórzy mówili, że wraz z tym, jak zniknęły wytłoczki z jajek i radio zostało profesjonalnie wytłumione, no to zniknął ten klimat pierwszego radia. Były przepierzenia z drewna wykonane, była też kotara. Był entuzjazm, to wszystko pokonywało wszelkie trudności, młodość tych ludzi, pasjonatów, z których no, później wyrośli po prostu radiowcy. Pamiętam, że mikser pożyczyliśmy z Domu Kultury, sceniczny mikser, nie dedykowany w ogóle do radia. To było śmieszne, bo trzeba było na przykład do stereofonicznego kanału trzeba było ciągnąć dwa kanały, te dwa suwaki, prawy i lewy. Nikt nic nie wiedział na ten temat, co puszczać i co robić. Radio na początku to była taka nasza fantazja, nie? Znaczy po prostu każdy robił tak, jak uważał, że będzie okej. Fizycznie to wyglądało licho i ubogo. Potem się okazało, że doszły kolejne pomieszczenia, przenieśliśmy się na kolejne piętro, aż wreszcie przenieśliśmy się do siedziby na Wyspiańskiego, gdzie już jest taka profesjonalna, duża siedziba, gdzie wszystko jest ładne i bardzo, bardzo profesjonalne. Twierdziliśmy, że ruszamy. Z tego co pamiętam, to jak wróciliśmy po tym obozie, no to musiały być wakacje, a radio zaczęło grać w październiku. No to raptem 3 miesiące. Było to 16 października, w piątek 1992 o godzinie 8. Wszyscy byli podekscytowani. Ja byłem odpowiedzialny za 15 minut tego dnia. Prowadziłem audycję o zespole Dire Straits. Wtedy byłem zagorzałym fanatykiem tego zespołu. No oczywiście drżący głos, przełykanie 40 razy śliny na sekundę, trema przeogromna, no ale jakoś poszło. Tarnobrzeżanie po raz pierwszy w swoich odbiornikach radiowych, zresztą nie tylko w odbiornikach radiowych, bo również w telewizyjnych. Jak ktoś sobie film Colombo oglądał, no to w tle również mógł słuchać Radio Leliwa. Były w związku z tym skargi nawet na nas. Częstotliwość radia wchodziła na telewizory okolicznych mieszkańców. No i były protesty, były akcje protestacyjne. Jeździł jeszcze PAR, który nas namierzał, bo to przecież były czasy nielegalne. No, nadawaliśmy tak naprawdę nielegalnie. No były różne śmieszne sytuacje z tym, pamiętam. I wyłączanie nadajników, kiedy dostaliśmy cynk, że jedzie PAR. I czasami ktoś nawet piętą wyłączył nadajnik, bo stał na podłodze
I był tak niefortunny ten wyłącznik, że no niestety jak się ktoś cofnął, to piętą mógł wyłączyć nadajnik. Zdarzyło się tak parę razy, że przyjechali smutni panowie podczas trwania audycji. Wyglądało to w ten sposób, że wchodzą, przedstawiają się, już wiedzieliśmy, o co chodzi, więc mówiliśmy tylko za mikrofonem, przepraszamy bardzo za chwilowe przerwanie audycji i programu. Wyłączaliśmy w tym momencie nadajnik, panowie przychodzili, plombowali nadajnik, wychodzili, po czym wykonywaliśmy telefon do osoby, która mogła nam pozwolić ten nadajnik odplombować. Odplombowaliśmy, graliśmy dalej. Było przaśnie, ale fajne było to, że był strasznie duży zapał w ludziach, że chciało nam się coś robić, coś nowego, coś, czego jeszcze nie było. To była atmosfera i tych ludzi zapalonych bardzo. Ci ludzie, którzy pracowali za darmo lub za pół darmo, po prostu robili to dla idei, z miłości do radia, do jakiejś pasji. Ta grupa ludzi, z którymi się spędzało czas, z którymi się spędzało Sylwestra, myśmy spędzali razem w pracy, myśmy spędzali Wigilię w pracy, myśmy spędzali po prostu każdą wolną chwilę w pracy. To nie była praca, to była po prostu olbrzymia przygoda. I to gdzieś tam nam pomagało. Przecież na początku robienie nawet serwisów informacyjnych było dość zabawne, ponieważ się nagrywało to, co podawały inne stacje radiowe i później trzeba było spisywać sobie na kartce ten serwis, no i w ten sposób jeszcze czytało chociażby serwisy. W reżyserce stał sobie Kasprzak, takie radio. Były prowadzone odsłuchy, nazwijmy to, stacji konkurencyjnej, czyli takiej wielkiej konkurencji jak RMF, czy program Trzeci Polskiego Radia. Lokalne wiadomości były pozyskiwane w sposób inny, natomiast odsłuchy były prowadzone. Ciekawe było to, że wiadomości nie szły o pełnych godzinach, tylko z tego co pamiętam chyba za 15 albo 15 po. No, w każdym razie chodziło o to, żeby było trochę czasu na przygotowanie tych newsów, żebyśmy jakby zdążyli. Dodatkowo rano zawsze była robiona prasówka i z tej prasówki też wiadomości, też informacje z tej prasówki szły do wiadomości. Stąd były też wiadomości lokalne. Parę razy mi się zdarzyło, co jest chyba moją traumą do dzisiaj, że śni mi się jako koszmar, że właśnie a propos spisywania serwisów, że siadam przed mikrofonem, nie mogę się doczytać tego, co sama napisałam. I to mi się na antenie parę razy zdarzyło. Już nie pamiętam, jak z tego wybrnęłam, ale jakoś tam sobie radziliśmy. Młodzieżowy Dom Kultury powstał na bazie byłej ciepłowni. Stąd na tymże kominie, który istnieje do dzisiaj, posadowiliśmy nasz system antenowy. I tam byliśmy przez 5 lat. Później ten budynek został sprzedany i przenieśliśmy się do naszej siedziby. Ruszyliśmy, tak jak mówię, nie mając jakiegokolwiek doświadczenia, tylko jak pamiętam, pojechałem do Konina, gdzie 2 miesiące wcześniej ruszyło radio, znałem tam kilka osób, dzień tam byłem, przyglądałem się im, jak to wszystko się robi. Na początku szukałem dla siebie miejsca, wpadłem na pomysł, że skoro jest lista przebojów Polskiego Radia, programu trzeciego, to może by jakąś listę przebojów spróbować zorganizować w radiu. Wspólnie zaczęliśmy z Wojtkiem Zawadą. Wojtek jako realizator, ja jako osoba, która siedziała po stronie mikrofonu. No i próbowaliśmy taką audycję jak Lista Przebojów zorganizować, ponieważ stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby było dwoje prowadzących lub dwóch prowadzących, to stwierdziliśmy z Wojtkiem, że zorganizujemy, nazwijmy to w cudzysłowie, taki casting na współprowadzącego. Oczywiście czuliśmy się bardzo dowartościowani, bardzo ważni wtedy, no bo przecież dwóch młodych chłopaków i tu nagle jesteśmy odpowiedzialni za pracę kogoś w radiu. Pojawiła się Iwona Muczek. No dzisiaj już Kutyna. Do radia trafiłam, ponieważ usłyszałam na antenie, że poszukiwana jest osoba do współprowadzenia listy przebojów. No i poszłam, zgłosiłam się na tak zwany casting, tam kilka dziewczyn przyszło, w tym ja. No i jakoś tak kolega Jarek Baran zdecydował z kolegą Zawadą, że wybrali mnie. When I Dead zasnę, gdy umrę z albumu Keep the Faith. Nie pojawi się w playliście Radio Leliwa, ale może na Szmer Radio się jeszcze pojawi. Chcieliśmy od samego początku oprzeć się na głosowaniach widzów. Wystarczyło, z tego co pamiętam, 6 głosów, żeby na pierwszym miejscu podczas pierwszego notowania był zespół Black Sabbath z utworem Paranoi. Shall must go on, yeah.
bolały dżingle, oczywiście pewnie wiele było potknięć językowych. Nie było to w pełni profesjonalne, żeby nie powiedzieć, że to w ogóle nie było profesjonalne. No ale staraliśmy się, dokładaliśmy serca, żeby rzeczywiście było to najlepsze, jak tylko mogło być. Myślałaś, że bukiet róż, kiedy jesteś piękny i młody, nie, 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 nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś, noś, noś długie włosy jak mnie. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie zbyt się żony. Hej, hej, wstawaj i walcz. Ofiaruję mojej dziewczynie kolendy i górskie owoce. Wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Ograniczenia stanowiły również nośniki. Wtedy to były głównie kasety. Wtedy to były pierwsze płyty CD. Pamiętam do dzisiaj, jak do Małgosi Rokoszewskiej chodziłem przed listą przebojów i ona miała nowości u siebie w dyskografii. I na pewno było tak, że od niej brałem, pamiętam do dziś, płytę Michaela Jacksona. Więc Małgosia była taką chrzestną matką wielu utworów, które się pojawiały na liście. Listę przebojów kiedyś się tworzyło z głosów, które przychodziły z kartek i z telefonów. Na początku to było takie, umówmy się, sugestie, ale to było fajne, że od początku ludzie wkręcili się w to radio. Myślę, że lokalność bardzo wiele dała i jakoś emocjonalnie ze stacją byli związani, chyba do tej pory są. Więc bardzo dużo ludzi dzwoniło w ciągu tygodnia. Do radia dzwonią ludzie, którzy, ja to nazywam psychofanami danych zespołów, to znaczy głosują po 300 razy na dany zespół albo na danego wykonawcę. Więc gdyby tak naprawdę taka lista powstawała w ten sposób, to by się okazało, że na pierwszym miejscu jest jakiś nieznany utwór, nieznanego, którego nikt nie kojarzy. Bardzo dużo przychodziło listów i kartek, co dzisiaj już jest chyba daleką przeszłością. No i na tej podstawie budowaliśmy listę. Więc trzeba było to jakoś wybalansować. Tych głosów nie było bardzo dużo, myśmy to układali trochę z wyczuciem. Patrząc się, co inni głosują, co inni jak inni dzwonią. To było wszystko na kartkach, tam nie było. Komputery to wtedy dopiero wchodziły. Wszystko się puszczało z płyt kompaktowych, z taśm lub z takich taśm cyfrowych. Wszystkie te oprawy i dżingle. Był zwykły telefon. Nie było czegoś takiego jak komputery, internet zaczynał wchodzić. Zupełnie analogowo to działo się. No, myśmy się świetnie bawili, to było najważniejsze dla nas. To myśmy się spotkali w sobotę po południu. Telefon, jak dzwonił, to słychać było na antenie. Mam zresztą nagranie, jak prowadzimy wspólnie z Iwoną Kutyną listę przebojów i dzwoni nam w pewnej chwili telefon, który to kulturalnie odbieram, mówiąc jednocześnie do mikrofonu i no wszystko oczywiście słychać na antenie. Odbieram i odkładam słuchawkę, no bo trzeba było, no nie można było zostawić słuchaczy samym sobie. I takie to było nasze doświadczenie z grupą pasjonatów, małolatów, harcerzy. Stworzyliśmy od zera na pożyczonym sprzęcie w miarę, akurat mnie to trudno mówić, ale z badań słuchalności nam wychodzi, w miarę już dzisiaj dobrą, poważną, 25-letnią, a więc już dorosłą, doświadczoną stację radiową. Początki były trochę szalone, bo to było na bardzo słabym sprzęcie, zupełnie w studiu, które wyglądało bardzo źle, ale to wszystko przeżyliśmy, ci wszyscy ludzie, którymi zaczynaliśmy pracować, rozeszli się dalej i te takie bardzo ostre początki, takie dość, takie nawet prymitywne początki, powiedzmy, wszystkim zaowocowały tym, że poszli do dużych różnych mediów, stali się ekspertami w wielu dziedzinach, dzisiaj pracują w wielu znanych markach mediowych. Można było robić, co się chce, próbować, popełniać tysiące błędów, robić głupoty i tak w ten sposób się uczyć, bo nikt nie potrafił robić radia w tamtych czasach. Może oprócz kilku dużych ośrodków wszyscy się uczyli, wszyscy mogli popełniać różne błędy. Dzisiaj są firmy profesjonalne, które zajmują się bardzo wąskim wycinkiem radia. Czy to kwestią nadawczą, czy to kwestią emisyjną, czy chociażby samymi programami do reklam, czy do przygotowywania wiadomości. Natomiast w tamtych czasach wszystko było w zasadzie, jakoś to będzie, żeby tylko działało, powiązane sznurkami, kablami, to zresztą
tak czasami się robiło. Przyznam się po cichu, że też piratowaliśmy troszeczkę. I mieliśmy na przykład duży problem z płytą Tata Kazika, utworem Celina. Graliśmy utwór z płyty. Tę burzę włosów każdy zna, przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina. No ale on nie był taki chwytliwy jak ten radiowy. W związku z powyższym, co się udało zrobić? Wciśnięcie guzika rek na magnetofonie kasetowym i nagranie z listy przebojów programu trzeciego. Ciekawostka niestety, bo jak wiemy doskonale, ta lista jest prowadzona dosyć dynamicznie, w związku z powyższym utwory są zagadywane. No i ten utwór na nieszczęście też był zagadany. W związku z powyższym ani razu go nie odtworzyliśmy w całości. W momencie, kiedy wiedzieliśmy, że wchodzi Niedźwiecki ze swoim komentarzem, no to myśmy też wchodzili i szybciutko wyciszali ten utwór. Tę muszę włosów każdy zna, przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Nie było sprzętu tej klasy, co jest teraz. Nie było komputerów, nie, w co trudno uwierzyć. Dzisiaj wszyscy muzykę czy jakiekolwiek reportaże są emitowane już z dysku w sposób cyfrowy, a wtedy były tylko taśmy magnetofonowe. Zrobiłam pierwszy w Leliwie, ale też pierwszy w swoim życiu reportaż. Wtedy ta stacja nie dorobiła się jeszcze profesjonalnego sprzętu, nie było sprzętu do montowania, więc reportaż powstał wyłącznie przy użyciu dyktafonu, bez żadnego montowania. I pamiętam, że kiedy przyjmowałam się później do pracy w Radiu Rzeszów, ówczesny dyrektor programowy poprosił mnie o jakąś próbkę mojego materiału, więc ja mu dałam ten reportaż na takiej małej kasecie magnetofonowej. Był nagrany, no i pyta mnie, na czym to pani montowała? A ja mówię, że na niczym, no ta stacja jeszcze nie dorobiła się sprzętu. Patrzył na mnie, no a czym pani nagrywała? Ja mówię, no dyktafonem. Był ogromnie zdumiony. A ja dzisiaj myślę sobie, że drugi raz na pewno bym tego nie potrafiła zrobić. Montaż kiedyś trwał całe wieki. To znaczy, wycinając fragment wypowiedzi z rozmowy, na przykład do serwisu informacyjnego, dokonując tego zabiegu, trzeba było poczekać nawet do kilku minut. Dziś to jest niecała sekunda. Studio radiowe wytłumione było kiedyś wytłaczankami po jajkach. Dziś można obejrzeć, jak to wygląda. Poczta mailowa, SMS-y. Facebook, internet, bardzo duży i silny napływ informacji, no to też sprawia, że nie nudzimy się. To nie możemy już sobie pozwolić na rzeczy pod tytułem jakoś to będzie, czy działa, nie działa. W naszym przypadku wszystkie, powiedzmy to, anteny czy systemy nadawcze są zdublowane, czyli na wypadek, gdyby jedna część zawiodła, od razu przejmuje automatycznie swoje zdanie druga zastępcza. Kiedyś, żeby podregulować nasz nadajnik, który mieści się na wysokim kominie w Machowie, pracownik do spraw technicznych musiał wsiąść w auto, pojechać do Machowa, wspiąć się na komin, niejednokrotnie sam, no i pracować nierzadko w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, bo właśnie podczas burzy, podczas silnych wiatrów często dochodziło do awarii. Dziś załóżmy moc nadajnika, nasz kolega od spraw technicznych reguluje ze swojego telefonu komórkowego. Ten telefon to jest chyba, mogę powiedzieć, jeden z najważniejszych telefonów w radiu, bo to nie tylko telefon, ale przy pomocy tego telefonu mogę wyłączyć nadajnik, sprawdzić nadajnik, jeden, drugi, trzeci, włożyć piosenkę na emisję, zmienić reklamę, w zasadzie całą obsługę radia. Osobie, która prowadzi program, podmienić piosenkę, mogę im włączyć mikrofon albo wyłączyć. W zasadzie wszystko, co jest dotyczące kwestii technicznych. Poza tym wiele rzeczy, które kiedyś byłyby potężną awarią, dzisiaj w zasadzie są dla nas nieuzauważalne, ponieważ gdy już jest jakaś awaria, część uszkodzona
od razu wysyła sygnał i włącza się część zapasowa, czyli nawet ja o tym nie wiem, bo to wszystko się przełącza automatycznie, dlatego kiedyś, lat temu, 12, 15 czy nawet 20, zdarzały się przerwy w emisji, a to nadajnik nie działał, albo na przykład program się zaciął, a dzisiaj to wszystko się przełącza automatycznie, nawet bez mojej wiedzy, dostaję tylko informację, że coś takiego miało miejsce, także jeśli chodzi o technikę, to naprawdę jest to ogromny przeskok. Radio Leliwa. Etapy techniczne w radiu to najpierw to by była taśma magnetofonowa, bo na początku grało się z taśm magnetofonowych. Później pojawiło się kilka płyt w radiu. To już był skok. Na zasadzie wkłada się płytę, a nagranie trzeba szukać utworów. Płyta kompaktowa utrzymywała się bardzo długo. Później pojawiło się coś, program, który pomagał stacji radiowej, napisany przez polskiego autora. W czasie, kiedy jeszcze nie było w ogóle systemu Windows i nie wiadomo było, jak pliki będą się nazywać. Dzisiaj wiadomo, że jest to słynna MP3, czy chociażby Wavy. W tych czasach nie było komputerów z Windowsem, w związku z tym nikt nie miał pojęcia, jaki format pliki muzyczne miałyby mieć i autor tego programu wymyślił, że będą to pliki z rozszerzeniem SIG. Ten program funkcjonował u nas no, kilka ładnych lat. Następnie weszła MP3 i Wave. To jest kolejny etap. Taki chyba nie do tej pory to trwa. No i później już jakby zejście z taśm, zejście z płyt i cała emisja po cyfrze, czyli nadawanie od początku do nadajnika, sygnał jest przekazywany cyfrowo. I to był chyba taki przeskok taśma, płyta, MP3 i analog i cyfra. Na tą chwilę na przykład cała emisja, począwszy od utworów, które idą, od konsolety, poprzez procesory, które tam wszystkie obrabiają dźwięk, jest wszystko pchane poprzez system cyfrowy. Nie ma tam nic analogowego pomiędzy tymi urządzeniami aż do nadajnika. Pamiętam, jak na kasety nagrywałem jednego dżingla, obcinałem tyle taśmy, ile było potrzebne na tego dżingla, więc resztę kasety jakby wyrzucałem i na drugiej stronie nagrywałem znowu dżingla, więc tak naprawdę nic nie trzeba było przewijać, tylko puszczało się dżingla z kasety, odwracając go na drugą stronę, już ten dżingiel był przygotowany znowu do emisji. No nie mieliśmy niestety możliwości nagrywać wielośladowo, gdzie można by było złożyć jakąś taką głęboką i bogatą sesję. To się odbywało na zasadzie, stało kilka osób, ty wypuszczasz teraz tu podkład, ty wypuścisz to tu, ja uruchomię mikrofony, oni będą w tym czasie mówić i wszystko zgrywaliśmy na jakiś tam nośnik. Czasami ten nośnik znowu przekładaliśmy do odtworzenia jakby i dokładaliśmy następne rzeczy, następne elementy do dżingli. No była to żmudna praca, ale no jak się ktoś pomylił, no to trzeba było nagrywać jeszcze raz, tak? Rolnik w Sandolinie, rolnik orze pole, hejże, 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 ha, rolnik słucha radia. Radio Leliwa 66,44 i 98,3 FM. Dzisiaj dżingle radiowe, czyli te wszystkie wstawki, które są grane między piosenkami, to już są w Polsce firmy, które specjalizują się tylko w tym temacie. Wybieramy sobie studio, które nam pewne rzeczy świadczy na zewnątrz. Oni się tym zajmują. I przede wszystkim mają dostęp do różnych osób, które zajmują się właśnie chociażby taką wąską dziedziną jak dżingle radiowe. Cofnij się jeszcze do ludzi. Bo druga wersja jest po prostu inna. No wiem, ale jeszcze pierwsza. Bo tak jest taniej, łatwiej, szybciej i pewne rzeczy powierza się ludziom, którzy się na tym po prostu znają lepiej. Dawno temu, tych 15 lat, miałam sprzęt, który bardzo często mnie zawodził. Był to minidysk, urządzenie z niewielką kasetką w środku. Jeżeli torebka mi upadła, jeżeli odrobinę upadł mi na stół, to wyjmowałam kasetkę,
i pojawiał się komunikat blank disk. To oznaczało, że nagranie z całego dnia po prostu przepadało. Dziś jest zupełnie inaczej, sprzęt już tak nie zawodzi. Na początku to była grupa amatorów, uczniów tarnobrzeskich szkół średnich, czy też pracowników Domu Kultury. Ci, którzy już mieli tego bakcyla, jakby urodzili się, żeby być radiowcami, no to zostali. Ci, dla których to była tylko przygoda, no to oni odeszli. Trafiłem do Radia Leliwa, bo bardzo chciałem, bo wtedy interesowałem się mediami, interesowała mnie telewizja i radio i zobaczyłem pewnego dnia ogłoszenie i że takie radio będzie, stwierdziłem, że chciałbym tam coś z tym radiem robić. Wtedy nic tam nie brałem udziału w tym. Mój kolega Waldek Nowak załatwił taką nam audycję w tym radiu, w Radiu Leliwa wtedy i tam mieliśmy razem z nim taki program. Potem poznałem się z Iwoną Kutyną i razem prowadziliśmy listę przebojów i tak się po prostu wkręciłem tam i później to już programowaliśmy całe radio Leliwa programowaliśmy, muzykę, wszystkie programy, wszystko co było po kolei, razem to budowaliśmy. I czytałem wiadomości, prowadziłem program, no praktycznie wszystko robiłem w radiu wtedy, na tamten czas, tak? Ale, no nie, mikrofon mnie nie pociąga mnie do tej pory, no. Mimo, że kilka osób próbowało mnie za nim posadzić, to jakoś się wzbraniał, no. Ta kuchnia bardziej mi odpowiada. Ja bardzo chciałem się nauczyć radia, kupowałem amerykańskie książki. Pamiętam, że wysłałem do Stanów po prostu w kopercie pieniądze, dolary, bo nie wiedziałem jak zapłacić. To nie umiałem zapłacić, nie było kart kredytowych w tamtym czasie. Przelewy to coś takiego jak przelew do Ameryki, to było coś abstrakcyjnego zupełnie. Więc kupiłem w amerykańskim stowarzyszeniu nadawców NAB kilka książek o robieniu radia i wysłałem w kopercie i napisałem, że przepraszam, ale nie umiem przesłać tych pieniędzy. I oni odesłali to po prostu, byli na tyle mili, że przysłali mi te książki, ja je wszystkie przeczytałem x razy, one do dzisiaj ja je mam. I z tego uczyliśmy się radia, takiego amerykańskiego, porządnego radia i takie nam się udało. Ja pierwsza zaczęłam prowadzić, później przez długie lata był kontynuowany, nie wiem jak dzisiaj, koncert życzeń. Znów jesteś ze mną, chociaż jesteś tu przez chwilę, to na pewno się spóźniłaś w tyle miejsc. Ja tam pomagałam zredagować czy życzenia, czy przeprosiny, czy jakiś tekst, który odczytywałam do mikrofonu, a kolega na przykład siedzący za konsoletą, Jarek Stąpor, dobierał do tego oprawę muzyczną, piosenki, no i czasami wychodziły bardzo zabawne historie. Nasz szef, Bogdan Szwedo, zadzwonił, były imieniny Piotra i był w tygodniku nadwiślańskim u pana redaktora Piotra Niemca. Zadzwonił do mnie i poprosił, żebym szybciutko jakieś życzenia dla pana Piotra, bo on tam właśnie z takiej okazji jest, są jego imieniny, no i właśnie składa życzenia od całego zespołu Radia Leliwa, żebym szybciutko jakieś zgrabne życzenia zredagowała, no i żeby koniecznie piosenkę elektrycznych gitar mu zapodać. Ja szybko te życzenia oczywiście zredagowałam, przeczytałam do mikrofonu. Jarek wiedział, że to mają być elektryczne gitary, ale niefortunnie puścił piosenkę Nie pij Piotrek. Nie pij Piotrek, nie pij Piątek, Piątek zły jest na początek, co z sobotą pracującą będziesz chory na stojąco. SOS Radia Leliwa. To była taka szczególna dla mnie audycja. Polegała ona na tym, że jedni ludzie drugim nieśli zupełnie bezinteresownie pomoc materialną wyłącznie. Tam nie mieliśmy do czynienia z pieniędzmi czy z przekazywaniem pieniędzy. I pamiętam, że tak trochę sceptycznie do tego podchodziłam. Bogdan Szwedo mówi, co się martwisz, będzie dobrze. No a ja to przeżywałam, bałam się, no czy odezwą się telefony, prawda? I już w pierwszej audycji to była lawina telefonów. I ta pomoc może była taka przyziemna, ale ona była nieoceniona, bo podam taki przykład dla samotnej emerytki czy rencistki, jak jej się zepsuł odkurzacz czy lodówka, czy telewizor. To dla niej był kataklizm, bo nie stać jej było na kupno nowego. Też były problemy z kredytem, prawda? Jak człowiek był tam na jakimś świadczeniu czy emerytalnym, czy rentowym i to były niskie świadczenia. Natomiast no, lawina darczyńców, lawina, to nie było problemu i to
to był strzał w dziesiątkę. Zresztą ogromna radość, ogromna satysfakcja, że ludzie sobie tak pięknie nawzajem umieli pomagać. Ja osobiście dzisiaj jakoś tak najbardziej sympatycznie i ze wzruszeniem właśnie wspominam tę audycję. Trzeba też powiedzieć, że Radio Leliwa to jest nie tylko Tarnobrzeg, bo później doszła Stalowa Wola, Mielec. To jest Radio Leliwa. Numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. To ja, to dla Ciebie gra, Twoja radio. Radio. Młode bandytów. Radio. We imię na jednej fali. A niedługo będzie Sandomierz, także to jest radio czterech miast jak gdyby. Stalową Wolę... Ja odkrywałem to miejsce dla reklamodawców. Podjąłem naukę na studiach dziennych w Krakowie i wróciłem na wakacje, kiedy postanowiłem popracować, nazwijmy to, w dziale marketingu, składającym się z dwóch osób. Był mój szef i ja. Szefem był oczywiście Jarek Stąpur. Podzieliliśmy, nazwijmy to, tort reklamowy na dwie części. Ja dostałem tą część poza Tarnobrzegiem, a Jarek zajmował się klientami z Tarnobrzega. Więc pożyczyłem od taty mojego samochód, siadłem w niego i jeździłem. Niewątpliwie najważniejszym kierunkiem, który udało mi się osiągnąć i który zacząłem realizować, to była Stalowa Wola, kiedy to wszyscy powątpiewali, że ten kierunek jest w ogóle możliwy do osiągnięcia. Pamiętam jak dziś, jak pojechałem do Stalowej Woli, oczywiście cały czas nastawione Radio Leliwa, no i wiadomo, że co jakiś czas to były dziury w słuchaniu i nie było słychać go w ogóle. Podjeżdżam pod salon samochodowy, który był z lewej strony, zaraz przy wjeździe do Stalowej Woli. Zaparkowałem samochód na parkingu, odpaliłem radio, jest. Idę do środka, przedstawiłem ofertę i uwaga, jest zainteresowanie. Ale żeby pokazać radio jak działa, no to zaprosiłem do samochodu. Wolałem nie eksperymentować na radioodbiornikach, które były w salonie. Udało się, odpaliliśmy radio, radio zagrało, jakiś tam dżingiel poszedł, wiadomo było, że to Radio Leliwa. Zdecydowali się i te reklamy również były wtedy ze Stalowej Woli. Oczywiście wtedy było już ich więcej. Z małego, lokalnego, tarnobrzeskiego radia w przeciągu tych 25 lat staliśmy się rozgłośnią regionalną, nadającą program w promieniu z trzech nadajników, z Mielca, Stalowej Woli i Tarnobrzega. No, gdzieś tak w promieniu wokół tych miast jakieś 80 kilometrów. Siła lokalnych stacji, tak jak sam powiedziałeś, tkwi w lokalności, czyli sprawa jest jasna. Mówimy o tym, co dzieje się na naszym lokalnym podwórku. Mówimy o tym, co dzieje się u pana Zdzisława w Stalowej Woli, u pani Krystyny w Nowej Dębie, czy u pani Zosi w Nowej Sarzynie. Właściwie jesteśmy radiem tych mieszkańców, tych, którzy są wokół tego radia skupieni. A już 18 przed nami. Tonecz nie będzie Diłota, będzie także Andrzej Pieseczny i rysowanie Tobie warto zostać z nami. Moim zdaniem kluczowe to była Powódź, gdzie tak naprawdę ludzie zauważyli, że radio jest tym takim pierwszym nośnikiem informacji, gdzie byliśmy miejscami szybciej niż straż pożarna, bo ludzie kontaktowali się bezpośrednio z nami, informowali nas o tym, że wał przerwało w tej miejscowości, że siedzi pani w domu z dziećmi i w tym momencie wpływa do tego domu woda. No, informujemy o tym, co dzieje się na naszym podwórku i prawda jest taka, że jesteśmy zawsze pierwsi. Jeśli chodzi o, zwłaszcza o te komunikaty drogowe, gdzie czasami faktycznie wypadek dopiero co się wydarzył, my już dzwonimy, straż pożarna dopiero jedzie, sama nie wie co się stało, czy policja, a my już mówimy, że są utrudnienia, żeby chociaż się nastawić, także no to na pewno no, nikt nie zadzwoni do nas i nie podziękuje nam za to, ale myślę, że no pomagamy w ten sposób. Siła lokalnej stacji radiowej tkwi w jej lokalności. To znaczy w tym, w czym my się doskonalimy już od lat 25 i uważam, że osiągnęliśmy bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom, o czym świadczą oczywiście wyniki słuchalności. To są oczywiście informacje z naszych miast, z naszych miejscowości, z naszych wsi. Na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu trwa siódmy turniej placówek opiekuńczo-wychowawczych w piłce nożnej.
tym roku w rywalizacji bierze udział 11 drużyn z takich miejscowości jak Chełmno, Łoniów, Stąporków, Długie, a także Tarnobrzeg i Skopanie. To są informacje podawane po pierwsze bardzo szybko, po drugie obiektywnie, po trzecie zapowiedzi ważnych wydarzeń, które w naszym regionie mają mieć miejsce, no i przede wszystkim to, co naszych słuchaczy interesuje. A jeśli chodzi właśnie o taką siłę, potęgę lokalności, moc lokalności, to fakt, że nasi słuchacze do nas dzwonią, piszą maile, sygnalizują pewne problemy i my na nie odpowiadamy, również wpływa właśnie na to, że Radio Leliwa pod względem lokalności jest na tak wysokim miejscu, na tak wysokiej pozycji jak dzisiaj. Ja myślę, że radio lokalne w Polsce jeszcze nie pokazało największej mocy. Moim zdaniem ta siła ciągle rośnie. Po takich latach zachłyśnięcia się tymi rzeczami, które były dostępne tylko dla największych sieci radiowych, dzisiaj ta lokalność jest doceniana, więc tylko radio lokalne, regionalne tutaj stąd może to wszystko uchwycić. To, co jest ważne dla nas, mieszkańców tego regionu. Radio Leliwa jest dzisiaj jednym z niewielu naprawdę niezależnych i bardzo dobrze stojących lokalnie rozgłośni w Polsce, bo wszystkie inne zostały jakoś skonsumowane przez dużych nadawców i de facto są tylko małymi oddziałami jakiejś dużej sieci, a to jest takie radio, które istnieje i ma się bardzo dobrze. Jest to profesjonalnie robione, jak na te warunki, radiostacja. Ilekroć jeżdżę do Tarnobrzega, no teraz coraz rzadziej, to na wysokości jakiegoś tam potencjalnego zasięgu zawsze szukam Leliwy i się przerzucam i słucham z wielkim zaskoczeniem na zasadzie, że mimo upływu tylu lat, gdzie faktycznie nie przypuszczałam, że tyle lat utrzyma się, przetrwa i będzie tak dobrze sobie radziło na rynku, bo z tego co wiem, to jeśli chodzi o wyniki, naprawdę ma się całkiem nieźle. Także z wielką nostalgią włączam, jak mam tylko możliwość, i słucham głosów, których oczywiście kompletnie nie znam, i tych ludzi. Ja nawet uknąłem tutaj takie moje powiedzenie wobec tutaj ekipy naszej, że szefem radia jest słuchacz, że w zasadzie to nie ja, tylko jesteśmy stacją komercyjną, utrzymującą się tylko z reklam, więc szefem naszym jest słuchacz, bo jak mamy słuchacza, no to mamy pieniądze z reklam. Radio z przebojowym charakterem. Radio Leliwa. Prowadzenie porannych programów. Zaczynamy od 6, kończymy od 11. To jest moim zdaniem najciekawszy moment, bo samemu się nie jest jeszcze do końca, że tak powiem, na pełnych obrotach, a trzeba budzić innych. Uwielbiam pracować rano. Po tym, jak wstaję, przyjeżdżam tutaj, widzę tą konsolę, widzę mikrofon. Nieważne, czy jest deszcz, czy słońce, czy jest śnieg, czy jest ciepło, czy zimno, ja mam taką energię do tego, żeby słuchaczom powiedzieć dzień dobry, żeby coś wesołego im opowiedzieć, żeby oni po drugiej stronie, czy są w kuchni, czy są akurat w drodze do pracy, czy może mają gorszy poranek, bo to każdemu się przecież przydarza. Ja mam w głowie tą świadomość, że ich to nie interesuje i oni chcą usłyszeć wesołą, fajną dziewczynę. No i tak staram się też robić. To jest właśnie moim zdaniem ten ważny czas, kiedy ludzie śpieszą się do pracy, kiedy jedzą śniadanie, kiedy szukają kluczy portfela lub poszukują miejsca parkingowego przed pracą. I wtedy my jesteśmy z nimi, w tych właśnie emocjonujących, często zabawnych porannych chwilach. Czy ten poranek dla radiowców i dla słuchacza będzie udany? To pasuje dobrze hasło You Make My Day, czyli tak naprawdę moim zdaniem te 2-3 godziny poranne są kluczowe. Jeżeli wtedy ten słuchacz będzie rzeczywiście zadowolony z tego, co usłyszał, to potem zostanie z nami. Swoboda to tak. Przeglądy prasy, które powinny trwać kilka minut, często się przedłużają, często jakiś żarcik spontaniczny się pojawi. Chciałam, żeby w tym czasie, kilku minut, kiedy mamy taką prawdziwą okazję do tego, aby sobie pożartować, pośmiać się, też poniekąd troszeczkę takich smaczków z naszego życia prywatnego sprzedać, właśnie ten etap wykorzystać. Do tego, żeby to wyglądało tak, jak wygląda teraz, dochodziłyśmy kilka miesięcy, chcąc, aby te kilka minut, kiedy przedstawiamy rzeczywiście artykuły z prasy, nie były takim suchym przedstawieniem tego, co tam zostało napisane, tylko ewentualnie ja sobie wymyślam, jaką piosenkę dołączyć, jaki refren sympatycznego utworu zagrać, jaki dowcip akurat dzisiaj wpadł mi do głowy, jaki przeczytałam. Mam nadzieję, że osoba, która jest po drugiej stronie,
tego radioodbiornika odbiera to tak samo. Jeżeli w kalendarzu jest jakieś sympatyczne święto, do którego możemy dopiąć jakąś miłą piosenkę, jakąś ciekawą historię, jakiś żart, dowcip, no to ja to wykorzystuję. To jest tylko i wyłącznie moja inwencja twórcza. Jeżeli zadaję jakieś pytanie słuchaczom i oni odpowiadają, to też bardzo nas cieszy, bo to znak dla mnie, informacja, że to, co ja sobie tam w głowie wymyślę, do kogoś dociera, prawda? Szczególnie o tak wczesnych porach. Popołudnia charakteryzują się tym, że są, nie wiem, czy można takiego słowa użyć, ale bardziej intymne. Czuję się wtedy już ten spokój, bo w radiu jest spokój, w redakcji. Czasami jest tylko DJ i serwisant. Ma się takie wrażenie, że ten kontakt ze słuchaczem no, już jest taki spokojniejszy. Po południu już chyba człowiek jest taki bardziej wyciszony, zmęczony po całym dniu pracy i też sposób tego, jak tutaj się zachowujemy na antenie, jest słyszalny. Radio zmieniło się na przestrzeni kilku lat, teraz jest zdecydowanie łatwiej, ponieważ muzykę mam przygotowaną, jest ona wczytywana w specjalny program i moim zadaniem jest tylko emitowanie tej muzyki i ustawianie poziomów dźwięku, jest zdecydowanie łatwiej. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy w Radiu Leliwa grało się z płyt, grało się z kaset. Tego Państwo teraz nie widzą, ale w tym studio na ścianie było kilkaset płyt. Na podstawie listy trzeba było sobie odnaleźć stosowny numerek, wyjąć płytę, włożyć ją do odtwarzacza, ustawić poziom głośności i ją wyemitować. Kiedyś tutaj w tym pokoju, na tej ścianie, było mnóstwo płyt, każda płyta była opisana, każda płyta miała swój numer, była wgrana do komputera, a teraz no, można pokazać, w zasadzie jest pusta ściana, bo te płyty na tą chwilę są no, niepotrzebne, bo wszystko siedzi w jednym potężnym komputerze, gdzie te wszystkie nagrania są wgrane, opisane, skatalogowane i połączone z programami emisyjnymi. I wiele osób mi mówiło, że te płyty, które były w tym pokoju, ich tutaj było tysiące, miały jakiś urok, ale dostęp i wyszukanie czegoś na płytach ręczne, no to naprawdę zabierało sporo czasu. Dzisiaj to wszystko dzieje się z poziomu programu, który tutaj na przykład ma w tym komputerze i dostęp jest błyskawiczny. Korzystamy z komputerów, korzystamy z programów specjalistycznych typu Dynamix. No właściwie ten DJ jakoś ewoluuje przez ten czas. Dziś to, jak wygląda współcześnie rola DJ-a komercyjnego, na pewno różni się od tego, jak to było 16 lat temu. Wydaje mi się, że dziś rola DJ-a to przede wszystkim sprytne, łagodne, a zarazem dynamiczne, krótkie, zwięzłe i na temat wejścia. Radio cyfrowe daje zdecydowanie więcej możliwości, ponieważ możemy się komunikować z naszymi reporterami w Stalowej Woli czy też w Mielcu i możemy prowadzić program na żywo z oddziałów zarówno w Stalowej, jak i Mielcu. Największe zagrożenie to złośliwość rzeczy martwych. Zdarzało się to nieraz, że w momencie prowadzenia audycji posłuszeństwa odmawiał komputer albo nam się konsoleta zawieszała i to było najbardziej dyskomfortowe zarówno dla mnie, jak i dla słuchacza, bo nagle słuchacz przestaje słyszeć, co się dzieje w radioodbiorniku. To jest praca na żywo. Tutaj dzieją się rzeczy, które tak naprawdę ciężko czasami przewidzieć, mimo tego, iż człowiek niektóre czynności wykonuje codziennie te same. Jednak są rzeczy, które zaskakują. Fakt faktem, płyty już się nie zacinają, ale w każdym momencie program, z którego korzystamy, może się na przykład zawiesić. Może pojawić się słuchacz, którego się nie spodziewałeś, a który zaskoczy cię czymś na antenie. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają i to trzeba w pewnym sensie kontrolować. Codzienność reportera w pracy okazała się nieco inna niż kreślili nam to teoretycy na studiach. W pracy ważna jest intuicja. O tym akurat na studiach się nasłuchałam. Natomiast bardzo ważne jest wyważanie. Nie można powiedzieć o rzeczywistości, że jest czarna albo biała. Trzeba bardzo uważać na to, żeby komuś przypadkowo, pisząc informacje, nie wyrządzić krzywdy. Codziennie przekonuję się o tym, jaką siłę rażenia ma stacja radiowa, ma Radio Leliwa.
i na co dzień bardzo staram się zwracać na to uwagę i poważnie podchodzić do zadań, no, które stawia mi każdy dzień. Jak zawsze o tej porze w Radiu Leliwa wiadomości. Trwają prace likwidacyjne w kopalni Machów. Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości będzie mieć w Machowie całkiem niezły ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Jeżeli zastosowany projekt likwidacji wyrobiska sprawdzi się, to będzie tu naprawdę pięknie. Miejmy nadzieję, że ściągać tu będą turyści nie tylko krajowi, ale i zagraniczni. Będziemy mieć tu prawdziwy Machów Zdrój. Niektórzy w ogóle mówią, a to pani przyszła tylko, przeczytała, a potem przez godzinę ma luz. No... Można, ale wtedy nie wygląda to zbyt interesująco, ponieważ wiadomo, reporterzy to jest główne nasze źródło informacji. Oni przede wszystkim z różnych części naszego regionu zsyłają nam te informacje, ale my musimy też być czujni, te informacje przeczytać kilkukrotnie, dźwięki przesłuchać. Jeśli coś nam nie gra, no musimy po prostu współpracować z reporterami, plus praca na co dzień, zwłaszcza o poranku, kiedy ten ruch jest wzmożony, na przykład na drogach, praca z policją, z oficerami dyżurnymi, żeby jak najszybciej naszych słuchaczy poinformować o tym, co się dzieje, jakie są warunki na drogach, bo to jest też szczególnie ważne dla kierowców. Przygotowywanie serwisów 17 lat temu, a przygotowywanie serwisów teraz, w roku 2017, różni się tak, jak różni się rakieta od powozu konnego. Kiedy przyszłam tutaj do radia, okazało się, że mamy serwisy kupowane w Polskiej Agencji Prasowej i właściwie naszym zadaniem w ciągu godziny było te informacje po prostu ściągnąć, kiedy przychodzą, i do tego oczywiście dołożyć informacje, które przygotowywali reporterzy. Tych informacji było oczywiście zdecydowanie mniej niż dzisiaj. Dzisiaj nasz serwis informacyjny, który od godziny 6 rano aż do godziny 20 jest emitowany co godzinę, do tego dochodzą oczywiście informacje kulturalne, jest wypełniony w 100% informacjami z naszego regionu. To jest na pewno taka rzecz, która różni zdecydowanie serwis w roku 2017 od serwisu informacyjnego w roku 2000, że już nie wspomnę o sprawach technicznych. Mamy specjalny program do przygotowywania serwisów informacyjnych, mamy program do obróbki dźwięków, także właściwie każdy pracownik serwisowy teraz również sam obcina dźwięki, obcina informacje, przygotowuje, redaguje, także nie tylko czyta. Słuchacze na to, co prezentujemy w radiu, bardzo często tuż po wiadomościach dzwonią, czasem zwracają uwagę, że coś tam było nie tak, jakiś tam drobny błędzik albo jakieś niedopowiedzenie, więc słuchają nas uważnie. Często też chcą się dowiedzieć czegoś więcej, bo wiadomo, że nie usłyszą dokładnie, zaciekawiła ich informacja, więc dzwonią, żeby jeszcze zaczerpnąć informacji, o co tam dokładnie chodziło, czy jak podajemy jakieś tam numery telefonów, czy strony internetowe, jak są jakieś takie różne akcje, czy przedsięwzięcia tutaj samorządów. No, dzwonią też z problemami do nas, no bo wiedzą, że też możemy się zająć, że jak przedstawimy się, że Radio Leliwa z tej strony, no to już tam powiedzmy nas tak nie zbywają. W ostatnim czasie jest właściwie cały czas ten problem z pewnym operatorem telefonii. Ludzie do nas dzwonili z interwencjami, tutaj w sumie na nasi reporterzy, nie przykładam sobie tutaj, że to ja to zrobiłam, no ale my to jako serwisantki czytałyśmy po prostu, co trzeba zrobić w momencie, kiedy tam nie mamy sygnału w telefonie, a rachunki przychodzą, no i ludzie tutaj dziękowali nam po prostu za to, że wskazaliśmy im drogę, jak tam działać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan ma 20 lat. Dziś w Baranowie uroczystości jubileuszowe związane z okrągłą rocznicą odbyły się na terenie zespołu zamkowo-parkowego w Baranowie Sandomierskim. Jak zawiesi się nam program Newsroom, to wtedy może być kłopot z przeczytaniem. Dzięki temu, że mamy więcej komputerów niż jeden i te programy też mamy na obu komputerach, możemy szybciutko ewentualnie, jeśli jest czas, serwis wydrukować i przeczytać z kartki, ale no, nie byłoby to już tak ciekawie, interesująco, zwłaszcza, że możliwość wypuszczania dźwięku, no też wtedy podupada, chyba że szybka współpraca z DJ-em,
który też może ten program sobie włączyć na komputerze z tamtej strony szyby i jakby musimy współpracować, to przede wszystkim. 20 placówek ochrony zdrowia z województwa świętokrzyskiego, w tym szpitale w Sandomierzu i w Staszowie, przystąpiło do projektu informatyzacji służby zdrowia. I zagrożenie jeszcze jakie? No to przede wszystkim walka z czasem, bo czasami coś na minutę przed, na pół minuty przed się wydarzy i my musimy szybko reagować. I no ten czas jest tutaj dla serwisanta chyba najważniejszy. Największe zagrożenie i taka, powiedziałabym, negatywna strona pracy serwisanta to jest rutyna. Rutyna i lenistwo. Jeżeli ktoś zaczyna być leniwy, to przestaje być dobrym pracownikiem, bo wtedy nie przyłoży się do swojej pracy. Zrobi informację byle jaką, nieciekawą, nie poprawi jej, nie zredaguje. A my musimy pamiętać o tym, że nasze informacje muszą być podane szybko, muszą być podane językiem prostym, poprawnym. Uważam, że radio jest takim medium, gdzie język, którym się posługujemy, wychodzi na pierwszy plan. To jest bardzo ważne, żeby osoby, które pracują w mediach, szczególnie w radiu, posługiwały się językiem poprawnym. Więc jeżeli nie pracujemy nad sobą, nad swoim językiem, nad dykcją, nad tym, jak konstruujemy zdania, może być problem i straci na tym nie tylko nasza praca, nie tylko my jako pracownicy, ale przede wszystkim nasi słuchacze, dla których i przez których tutaj jesteśmy. Radio Leliwa. Numer jeden nad Wisłą, Sanem i Wisłoką. No 25 lat to dużo. Były chwile trudne. Taki najtrudniejszy okres, gdy stacja o mało co już, można powiedzieć, ocierała się o bankructwo, bo tak jak mówię, jesteśmy stacją komercyjną, przychody mamy tylko z reklam. No to po likwidacji województwa tarnobrzeskiego, rok 1999, gdy jakby skończył się nasz handicap, bo wtedy to było proste. Jedno radio, jedno województwo. Po roku 1999 zniknęło województwo tarnobrzeskie, raptem nadając dla jednego województwa. Okazało się, że okrakiem nadajemy na skrawki trzech województw. No i wtedy przyszedł bardzo duży kryzys finansowy, no, który z trudem żeś opanowaliśmy, ale to nas nauczyło wiele, że po pierwsze oszczędności, a po drugie, tak jak mówił pan Zagłoba, że nie ma takich terminów, z którym tam, dzięki pomocy Bożej nie udałoby się wybrnąć, więc kryzysy też uczą. Radio komercyjne utrzymuje się z reklam i ogłoszeń, w związku z tym my też musimy to mieć i z tego w zasadzie żyjemy. Reklamy, ogłoszenia, które są emitowane, gdzie klienci zamawiają je przez biuro reklamy, ja obrabiam, nadzoruję, kleję, wstawiam i produkuję. Nagrywanie reklam to też na przestrzeni tych wielu, wielu lat zmieniło się bardzo, gdzie lat temu 20, żeby nagrać ogłoszenie czy reklamę, ja musiałem brać sobie tutaj do studia osobę, która mi ten tekst przeczyta albo zagra. I to było bardzo trudne. To było branie łapanka osób chociażby z Domu Kultury. Szukałem jakichś osób, które zaczynają się w aktorstwie działać, ale to było naprawdę trudne i to wszystko nagrywało się tu i teraz. Natomiast internet zmienił wszystko. W tym momencie mam do czynienia z ludźmi, których słychać w zasadzie w całej Polsce, w telewizji, w radiu, których na oczy nawet nie widziałem. Ja mam z nimi kontakt i po prostu nagrywają mi to tak jak trzeba, wiele wersji i z tego później składam całą reklamę. Czasami w reklamie występują na przykład 5 czy 6 osób. Jedna mieszka w Toruniu, druga w Warszawie, trzecia w Krakowie. Te osoby się nigdy nie widziały, a występują w jednym zgraniu. Tak to się dzisiaj robi, czyli jak mi jest potrzebne jakieś nagranie głosu męskiego czy żeńskiego, sięgam do banku głosów, piszę tekst i tyle mnie to obchodzi. Przychodzi to mi na odpowiednią godzinę, następnie to montuję. No tutaj na przykład, albo w domu. Planujesz remont, urządzasz mieszkanie. Mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje wnętrze stało się elegantne. Nic, całość.
Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje wnętrze stało się... I nagranie jest gotowe. Kiedyś, żeby nagrać reklamę czy ogłoszenie, to musieliśmy czekać czasami jeden dzień czy dwa dni, a dzisiaj, jeśli przyjdzie klient i zamówi sobie reklamę czy ogłoszenie, to jest kwestia kilku godzin i ona jest gotowa. Tu gram w statki. Wygląda to jak w statki. A to jest program do wstawienia reklam, czyli każda ta kropka oznacza jakąś reklamę i to są bloki reklamowe, które później są omitowane. To jest program do przygotowywania muzyki, czyli cała baza muzyczna, gdzie każda piosenka jest bardzo szczegółowo opisana, jak to rotowane, kiedy może być grana, kiedy nie może być grana, ilość grań, badania i takie inne rzeczy. Inaczej jest z radiofonią publiczną, która oprócz tego, że ma reklamy, no to ma abonament. W Polsce jest robione badanie słuchalności radia, cykliczne, codzienne, nad którym czuwa Komitet Badań Radiowych, w skład którego wchodzą konkurencyjne dla siebie stacje radiowe. One stworzyły standard. Metodą badań telefonicznych 80 tysięcy Polaków rocznie jest pytanych codziennie, jakiej stacji radiowej słuchają. W Polsce działa 309 stacji radiowych, to jest stan na ten miesiąc. W badaniach zasięgu słuchalności my mieścimy się tak między 20 a 30 miejscem w kraju. Raz to był nasz rekord, byliśmy na 19 miejscu. Jeśli chodzi o region, byłe województwo tarnobrzeskie, to mogę śmiało powiedzieć, bo badania są, każdy może je zobaczyć. Jesteśmy stacją numer jeden. Co będzie za drugie 25 lat, to tego nikt nie wie, bo na pewno będzie radiofonia cyfrowa. Już dzisiaj w naszych audycji żeglarskich są słuchane w Rzymie, w Tokio, w Australii. Otrzymujemy maile, listy, no bo doszło nam kolejne pole eksploatacji, czyli internet. Ale to jest tylko internet. Radiofonia, która nadaje w eter, trzyma się mocno. Więc jeśli chodzi o nasz rozwój, no to pewnie teraz, gdyśmy się już nauczyli, chcielibyśmy nie tworzyć kolejne oddziały w sąsiednich miastach typu, nie wiem, Dębica, Opatów, Staszów czy Janów Lubelskich, a jest to niemożliwe. Po prostu tam już nie może powstać kolejne radio. Nasz rozwój no, mógłby się tylko rozwijać poprzez kupno nie jakiejś innej stacji. Natomiast no, zatem coś pozostało nam tylko robić coraz bardziej lepsze radio, natomiast co będzie później, gdy wejdzie radiofonia cyfrowa, gdy Radio Leliwa może być słuchane nie tylko w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Sandomierzu czy Mielcu, ale również w Szczecinie, Olsztynie, Gdańsku. Wtedy to, no, to na razie nikt nie wie, jak to będzie, a to za naszego życia nastąpi. Minęła 12 wiadomości Joanna Sarwa. To, co w regionie najważniejsze. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan ma 20 lat. Radio Leliwa było dla mnie pierwszym takim medium, którym dużo się nauczyłem, którym pozwolono mi de facto sięgać po różne szalone rzeczy. Prezes Bogusław Szwedo kupił bardzo profesjonalny program do programowania muzyki, taki, które były tylko duże rozgłośnie miały w Polsce, i Radio Leliwa. Program taki, który pracuje w Nowym Jorku i w Londynie. I myśmy to mieli z dużą zniżką. Ja się tego tam wszystkiego nauczyłem, co później się mi zaowocowało, że idąc do dużych rozgłośni, do dużych mediów, ja po prostu wiedziałem, jak to się robi, bo się wszystkiego tego nauczyłem w Tarnobrzegu po prostu. Dzięki Leliwie jestem w miejscu, w którym jestem dzisiaj. Dzięki Leliwie zdecydowałam się iść dalej. Też uwierzyłam w siebie, bo to jest bardzo takie podbudowanie siebie, że nawet jak ktoś jest nieśmiały, to radio daje taką możliwość, żeby się otworzyć, bo przede wszystkim nie dochodzi ci ta blokada, czyli kamera, która może onieśmielać, czy światło reflektorów, tylko daje taką fajną intymność, a z drugiej strony daje szansę na otwarcie się. Że nakładasz te słuchawki, siadasz przed mikrofonem, jesteś ty i ludzie, którzy ciebie słuchają. Ale dała mi wszystko, no, bo mówię, dzięki Leliwie bardziej uwierzyłam w siebie, dzięki Leliwie nie bałam się wysłać swojego demo do stolicy. I tutaj się znalazłam i po drodze pracowałam w różnych stacjach radiowych i tak jak mówię, no, jestem gdzie jestem. No, dała mi bardzo dużo. Jak startowałem do RMF-u, to wiadomo było, że poszukują ludzi z doświadczeniem, tak? Ja ten casting, można powiedzieć, czy to przesłuchanie, przyszedłem bez problemu. To tam jeszcze kwestie były czasowe
remont studia i tak dalej, więc moje przyjęcie się odwlekało trochę. No ale mogę śmiało zaryzykować, że w Lwowie nauczyłem się sporej części tego, co robię do tej pory. Radio miało szczęście do ludzi, ja miałem szczęście do ludzi, więc wiele osób w 25-letniej historii radia, no to pokazało się, że to byli i są bardzo dobrzy dziennikarze radiowi. Za 8 minut będzie 21, to cały czas Leliwa, już za kilka chwil audycja spotkania. Pan Kazimierz Wiszniowski jest już w studio. A to był fantastyczny sen o przyszłości od pani Sylwii Grzeszczak. Ja wam również życzę przyjemnych i przebojowych snów. Za uwagę dziękuję, Piotr Grzak. Do usłyszenia. Radio Przebojowy.